Dobra, kontynuujemy więc naszą rozgrywkę. Hegemonia to jest, tak, najpewniejsza droga do zwycięstwa, czyli ta frakcja, która jako pierwsza 30 tysięcy zdobędzie, wygrywa. Na tą chwilę mamy 1200 i przemytnicy niestety nas podgonili, którzy, tak, przepchnęli niekorzystne dla nas rezolucje. Ale podbiliśmy tutaj ważny strategiczny region, który daje nam sporo tej hegemonii i budujemy specjalny budynek, który będzie tej pasywnie, codziennie generował 15 punktów hegemonii. Czyli im szybciej, tym lepiej. Teraz tak, jeżeli chodzi o ekonomię, mamy masę pletonu, siła robocza może być, ogniwo paliwowe można łatwo to załatwić, więcej wody potrzebujemy na pewno i potrzebujemy przede wszystkim więcej solarii. Tak, potrzebujemy naprawdę dużo, dużo więcej solarii. To jest dla nas problem, jeżeli chodzi o naszą ekonomię. Kutryk! Także wielkie dzięki za przedłużenie suba 26 miesiąc. Dobra, czyli jaki jest w tej chwili plan? Wciąż mamy karę, te rezolucje, regulacje sprzętowe i tak, mamy minus 30 do zdolności walki naszych wojowników, co nie jest idealne. Dopiero co podbiliśmy to terytorium, które jest troszkę niezbyt dobre. Słaba siła wiatru. O! Okej, postawimy tutaj ośrodek badawczy. Bo mamy tutaj, tak, regionalny bonus. Ale tak, po pierwsze, jeżeli spojrzymy na raport przyprawowy, czyli szacowana ilość przyprawy potrzebnej na imperialny podatek, to tak, to nie wygląda dobrze, czyli musimy zwiększyć ilość przyprawy, którą odkładamy do silosów i tym samym zmniejszymy tą przyprawę, którą sprzedajemy Hoam i nasze dochody spadną, czyli to jest niezbyt dobre. To będzie więc nasz kolejny cel. Ta prowincja, Wielki Blech, przyzwoity wiatr, a także przyprawa. Kolejne źródło przyprawy. A jaki tu jest regionalny bonus? O, plus 8 solarii, tylko z posiadania tej prowincji. Czyli to będzie nasz kolejny cel. Okej, nasi agenci badają te rzeczy. W Lansradzie niebawem kolejne bardzo ważne głosowanie, którego miejmy nadzieję nie przegramy. Bo my jesteśmy Atrydzi, to jest ta frakcja o najsilniejszej polityce i dyplomacji. I tak, niestety pierwsze głosowanie w Lansradzie poszło nam fatalnie. Dobra, jedźmy dalej. Byśmy może na razie takie tempo. Okej, czyli tak, podbiliśmy to terytorium, budujemy tu milicję w tej chwili. Zasobów ludzkich mamy dużo, ale przypominam, że żniwiarka to jest 50, a jeżeli chcemy dodatkową załogę, to jest 100, czyli będziemy chyba to konserwować. Byliśmy atakowani dwukrotnie tu. A, właśnie mamy tu 3 milicje. Teoretycznie moglibyśmy tutaj dać wieżyczkę rakietową, ale chyba damy radę. Czyli tak, naszą armię trzymajmy w Arrakin. To jest nasza stolica, to jest centrum oczywiście, tak więc stąd szybko będziemy mogli zareagować na ewentualne pojawienie się wroga. Zbieramy, tak, kolejny argument za tym, żeby zwiększyć produkcję solarii, to jest stolica, Arrakin. Możemy zacząć ją ulepszać, ale tak, to wymaga sporego nakładu finansowego, którego w tej chwili nie mamy. Dobra, te szacunki się nie zmieniły. Czyli to będzie nasz cel, ale nie mamy władzy. Potrzebujemy 74. Każda kolejna wioska wymaga więcej tej władzy. Tak więc będziemy chcieli to przepchnąć. Tak mi się wydaje. Imperialna propaganda, żeby była za Atrydami. Wtedy tej władzy będziemy więcej produkować i tym samym szybciej dokonamy ekspansji. Też jest argument za tym, żeby to wziąć. Negocjacje podatkowe. Koszty utrzymania w solarii minus 50%. Co byłoby niezłe, bo potrzebujemy solarii, ale nie będziemy się rozdrabniać. Ostatnio się rozdrobniłem i przegraliśmy głosowania kompletnie. Tak więc chyba cały nasz potencjał naszych politycznych wpływów przeznaczymy na imperialną prerogatywę. Dwa ornitoptery w tej chwili, czyli dość skutecznie prowadzimy badania. Też kusi mnie, żeby, bo mamy w niektórych miejscach rozbite promy. Moglibyśmy tu wysłać ornitopter i zdobyć solarii. Właśnie pytanie ile? Trudno powiedzieć, ale chyba tak zrobię, bo potrzebujemy naprawdę gotówki. Dobrze by było szybciej zainwestować w Arrakin. A ornitopter Harkonnenów, naszych znienawidzonych wrogów. I jesteśmy na deficycie. Dobra, kolejne posiedzenie Lansradu. Dobra.
wszystko idzie w to, w imperialną prerogatywę. Jeżeli chodzi o Solarii, to by było dobre, ale... Nie, budując budynki, stawiając budynki, rozwiniemy chyba naszą ekonomię. Być może pójdziemy też w jakąś technologię ekonomiczną. Hekeze mówi, żeby zostawić część wpływów i zobaczyć, jak wygląda sytuacja przed zakończeniem głosowania. Ale nie ma chyba wglądu na to, jak głosują inne frakcje. O ile się nie mylę. Ale możemy tak zrobić ogólnie. Tak, tak, to się nie pali. Możemy wydać nasze wpływy na sam koniec. Dobra, zostawmy odrobinę. Okej, okay, w sumie to generujemy dość dużo władzy. Dlatego, że mamy dwóch agentów przypisanych do Arrakis, między innymi. Ile tu potrzebowaliśmy? 74. Okej, okay, niebawem wyślemy nasze wojska, bo zanim one tu dotrą i to opanują... A, tylko tu są trzy jednostki milicji, cholera jasna. A mamy tą paskudną karę. Nie wiem, czy pokonamy trzy jednostki milicji. Kurde. Okej, gdybym chciał kolejną jednostkę wojskową. Kolejnego żołnierza, który walczy wręcz, tak mi się wydaje. Mamy dwie jednostki wsparcia, które działają z drugiego szeregu. Czyli to by było dobre. Okej, 200 solarii, 20 zasobów ludzkich, co nie jest problemem. Woda. Koszt utrzymania jest paskudny, ale zrobimy to. Zrekrutujmy kolejny oddział żołnierzy, wysyłamy to do ataku. I tyle. Dobra, plot twist! Harkonneni! Albo Harkonnenowie. Nie wiem dokładnie, jak się odmienia. Okej, okay, to nie jest dobre. Chcą podbić to terytorium, czyli będziemy... Okej, okay, będzie wojaczka, będziemy z nimi wojować chyba. Będziemy mieli sąsiadów. Kurde, może nie podbiją tego, nie dadzą rady. Idą przez pustynię, może skończy im się zaopatrzenie. Też ich żołnierze mają troszkę inne... tak, każda frakcja ma inne jednostki, które troszkę inaczej funkcjonują. Czyli oni mają na przykład zamiast żołnierzy, mają berserkerów. Tak więc im bardziej są uszkodzeni, tym więcej zadają obrażeń. Tak więc to jest zupełnie coś innego niż nasi żołnierze, którzy są skuteczniejsi, jeżeli są te jednostki wsparcia właśnie. Mają też kanonierów, którzy redukują moc przeciwnika. A my mamy łowce, które... sprawiają, że nasze jednostki, które atakują ten sam cel, mają bonus. Czyli to działa inaczej. Mają też straż przednią, też jest dość ciekawa. Jeżeli ona zginie... A, jeżeli jakaś inna jednostka sojusznicza zginie, to oni utrzymują premię. Wpadają w szał też, tak jakby. Okej, bo oni nie idą tu. Tego jestem niemal pewny, bo nie kontrolują tego. Chociaż, kurde... Trudno powiedzieć. Tu jest na bank wioska. Okej, okay, zbadaliśmy kolejne interesujące miejsce, szczątki żniwiarki, czyli będzie premia do technologii, zobaczmy do jakiej. I właśnie, pracujemy w tej chwili nad częściami modułowymi, tak więc... Okej, damy więcej załogi do żniwiarki, czyli będziemy wydobywać więcej przyprawy, czyli to jest dobre. Teraz tak, pytanie, być może tu pójdziemy takie... troszkę taki beeline w tą unikalną technologię. To byłoby niezłe. Może trochę potem, ale mielibyśmy dużo więcej solarii, kupcy Atrydów, to by było dobre. Ale dobra, na razie pracujemy tak czy inaczej nad tym. Kontruj ich? Mógłbym. Tylko tu nie starczy nam zaopatrzenia, musimy przez dwie prowincje przejść. Czyli byłoby ciężko. Pytanie, bo nie widzimy wioski. Pytanie, czy zobaczymy... Okej, widzimy. Podbiją to. Starczyło im zaopatrzenia, czyli podbiją to. Nawet gdybym chciał, to nasze jednostki nie dotarłyby tam na czas, niestety. Okej. To zmienia postać rzeczy. Ja na pewno chcę kontrolować to terytorium. Nie chcę, żeby oni je mieli. Dobra, mamy cztery jednostki.
A, moglibyśmy wyzwolić tą wioskę. Okej, wiem co robimy, wiem jaki jest plan. Atakujemy to. Tuo Aldat. Po czym... Zobaczymy, tak, oni to chyba podbiją. Wyzwolimy to. Zaatakujemy Harkonnenów i wyzwolimy. Nawet roleplayowo, tematycznie pasuje oczywiście do Atrydów jak cholera. Taki ruch. Więc taki jest plan. Dobra. Dobra, nasza armia rusza. Doskonale. I teraz tak, postawiliśmy tutaj ten nowy budynek. Jakie powinny być nasze kolejne kroki? Po pierwsze potrzebujemy wody do zajęcia tego. Okej, potrzeba 5, mamy tyle, czyli... Nie musimy tutaj zbytnio kombinować, ale pomyślmy o oszczędnościach trochę. Czyli mamy to centrum serwisowe, które zmniejsza koszty w sąsiednich prowincjach. A, tylko tutaj nie ma takiej prowincji, która by sąsiadowała z wszystkimi naszymi innymi prowincjami, co jest problematyczne. Czyli może jedno centrum serwisowe tu, ale mamy już dwa budynki. Czyli to by obsługiwało te trzy prowincje. A drugie centrum serwisowe... Chociaż nie, chwila. Centrum serwisowe tu. To da zniżkę tej prowincji, tej i tej. Okej, to będzie lepsza inwestycja. Na razie zróbmy tylko to. Mamy tutaj wciąż wolny slot. Czyli walnijmy tu centrum naprawcze. I tak, wody będziemy niebawem potrzebowali więcej, czyli tu mamy najsilniejszy w tej chwili wiatr. To będzie najlepsza prowincja. Możemy dodać nowe pole budowy, to nas kosztuje pleton, ale akurat tego nam nie brakuje, mamy tego masę. Czy można produkować wodę? Mamy tutaj oddzielacze wiatru, które wychwytują wilgoć z powietrza. Tak, ale nie każda prowincja ma taką samą siłę wiatru. Wodę można produkować jedynie tu, na biegunie. Który być może zajmiemy, a nie, wioska jest tam po drugiej stronie. Czyli chyba nie prędko tam ruszymy. Dobra, centrum naprawcze. To będzie oszczędność solarii i pletonu. Wydaje mi się, że warto to postawić. Co my tu mamy? Randerl. Dzięki za przedłużenie suba. 4. miesiąc. Kolejna fajna miniseria. Pozdrawiam. Elden Ring wymiata. Tak, Elden Ring wymiata, dokładnie. Tak, to jest króciutka miniseria. Nie wiem, być może nawet dzisiaj to skończymy. Zobaczymy, jeżeli będziemy bliscy, to może zrobię troszkę dłuższy stream. Tak, żeby na kolejnym streamie... nie było tak, że pół godziny i to nagle... Koniec gry. Dobra, monitorujmy zaopatrzenie. Na razie mamy, bo jesteśmy na naszym terytorium. Okej, podbiją to. Okej, w sumie to może nawet nie musimy tego wyzwalać. Jedyne, co musimy zrobić... Bo oni po pokonaniu tej milicji muszą wciąż odczekać trochę, żeby zająć tą wioskę. Czyli być może się skierujemy bezpośrednio tu. Troszkę ryzykowna sprawa, nie wiem jak będzie z zaopatrzeniem. Tak, mamy tutaj, tak, moglibyśmy naszych szpiegów wykorzystać, gdybyśmy mieli dość danych. I przygotować sobie zaopatrzenie, zrzucić je z powietrza. Nie miała być woda? Nie, ta prowincja jest lepsza. Tutaj... źle. To nie w tej prowincji. Racja. Tu miała być woda. Kurde, okej. Tak, tutaj udzielać wiatru oczywiście. Okej, opracowaliśmy technologię części modułowe. Świetnie, czyli za chwilę wyślemy nową załogę świeżą do... naszej żniwiarki. Okej, tu moglibyśmy dać kolejną załogę, czyli jeszcze więcej przyprawy. O, jednostki najemników, których możemy szybko szkolić. Ale troszkę sytuacyjne. Co byśmy chcieli teraz? Lepsze bonusy z infiltracji Koam i Landsratu. Będziemy mieli coraz więcej agentów, których wyślemy być może tam. Ale kurde, potrzebujemy... Okej, lepsze wojsko. Szykuje nam się wojna z Harkonnenami. Nowa ojczyzna to będzie chyba tak unikalna technologia dla Atrydów. Świetna defensywna... Okej, świetna defensywna technologia.
czyli weźmy to, czego potrzebujemy tutaj, dowództwo naziemne. Okej, okay, to zwiększy nasz limit punktów dowodzenia, czyli większa armia. Koszt utrzymania, jeżeli chodzi o siłę roboczą, troszkę mniejszy, nowy budynek. Tak, to nam od razu nie pomoże, ale opracujmy to. Chociaż, kurde, tu jest... jest ciężko, trzeba przyznać to deweloperom. To wybór nie jest łatwy tutaj. Kurde, naprawdę nie jest łatwy. Lepsze zaopatrzenie jednostek. Więcej wody. Więcej władzy. Tańsze lądowiska. Kurde, wszystko jest dobre, cholera. Tu w dyplomację moglibyśmy bardziej pójść. Dobra, weźmy to dowództwo naziemne na razie. Okej, zaczyna nam się kończyć zaopatrzenie. Bo ryzykujemy, że stracimy wszystkie... całą armię. Nie wiem, czy oni tu dotrą. Jeżeli zaatakujemy tą wioskę, to nie będziemy tracić zaopatrzenia, czyli to było dobre. Okej, oni zajęli to już chyba? Nie. Jeszcze nie. Zajmują. Okej, zaatakujmy. Mamy szansę ich tu łatwo zniszczyć. Teraz tak, ornitopter wyślijmy tutaj. Nie będziemy tutaj brali bonusu do tych technologii, tylko zgarniemy Solari. Drugi ornitopter też... Okej, nic nie robi w tej chwili. Wyślijmy go tutaj. Tu mamy też kolejne terytorium, dość istotne. Będziemy graniczyło z dwoma naszymi prowincjami. Teraz tak, agenci nie mają nic do roboty. Te ruiny chciałem zburzyć, ale nie, wyślijmy agentów, zbadajmy to. Kolejna zniczka do jakiejś technologii. Głosowanie, tak. Właśnie tu nie ma podglądu głosów. Nie ma czegoś takiego. Nie wiemy, jak inni głosują. To by było za łatwe. To by się troszkę mijało z celem. Okej, czyli ja mam troszkę więcej władzy. Nawet dużo więcej. Nie pamiętam, ile wtedy przeznaczyłem. Dobra, przeznaczmy 200. Wciąż nam troszkę zostanie. Ale wydaje mi się, że mamy 100%, że wygramy tutaj, jeżeli chodzi o władzę. Uciekają. Złupili to tylko. Okej, dobra. Czyli Harkonneni, być może widząc nas, postanowili nie zajmować tej wioski. Złupili ją tylko. Okej, dobra, czyli sprawa jasna. Atakujemy w takim razie Tuo Aldat. Tylko dajmy nasze jednostki walczące wręcz od frontu. Jednostki wsparcia z tyłu. Dobra, do ataku. To nie powinno być wielkim problemem. Mamy te kary, ale mamy też przewagę liczebną. Dobra, kolejne budynki są stawiane, doskonale. Prośba handlowa. Baron Vladimir Harkonnen. Zobacz. Ciekawa propozycja. Chcę wpływy. Kurde, potrzebujemy Solarii jak cholera, ale nie chcę mu dawać wpływów, bo on może wykorzystać to w głosowaniu, te wpływy, które damy przeciwko nam. To więc odrzucimy to. Ale złożyłem może kontrofertę. Ja faktycznie mam masę pletonu. Czyli być może... Sprzedam mu troszkę pletonu i zobaczmy, ile wyciśniemy z niego Solarii. On ceni sobie to. Okej. Okay. Czyli nie. Z nim nie handlujemy. Let's get to business. Być może z Esmarem Tuekiem. Okej, okay, on ma dużo więcej Solarii, nie ceni sobie tego. Nie ma pletonu. Czyli to byłby dobry handel, bo on pożąda pletonu i pozbędzie się chętnie Solarii. Minus jest taki, że pomożemy tutaj naszemu najgroźniejszemu rywalowi. Przemytnicy są na trzecim miejscu w tej chwili. Ale chyba tak zrobimy. Możemy naprawdę... weźmy 1000 pletonu, sprzedajmy. Dosłownie. Troszkę mu pomożemy, bo widać, że to jest czynnik limitujący u niego.
Okej, on będzie w stanie troszkę zapłacić. I może nawet umowa handlowa. Tylko to... A, jego też wzmocni, cholera. Okej, on jest... Nie, on jest najgroźniejszym rywalem, czyli nie będziemy tego robić. Zobaczmy, czy to przyjmie. Przyjął. Okej, doskonale. Czyli mamy 1200 prawie na budowy tutaj. Wyniki głosowania, zobaczmy. Okej, udało się. Kurde. Okej, to był błąd. To był błąd. Okej, ja zostawiłem sobie dosłownie 25 wpływów. I to był błąd, bo gdybym je wydał tutaj, te żałosne 25 głosów, to byśmy wygrali też to. Czyli tutaj zagłosowali przemytnicy i fremeni, ale bardzo niewiele głosów poszło na nich. I przemytnicy dostali, będą mieli jeszcze więcej solarii. Ale co najważniejsze, wygraliśmy to. I tutaj dobrą decyzją też było nie danie Harkonnenom naszych wpływów, bo... A, wtedy oni by wygrali. Czyli gdybyśmy przyjęli ofertę barona Władimira Harkonnena, to oni by mieli więcej władzy i lepszą ekspansję. A ta służba wojskowa dla wszystkich. Wszystkie frakcje mają zniżkę do rekrutacji nowych jednostek. Okay. Dobra, dużo bardziej korzystne posiedzenie Landsradu. I okej, nie mamy też tych kar. Nie mamy też tych kar, czyli mamy troszkę więcej solarii w tej chwili. Nasze jednostki lepiej walczą, to nam pomoże w tej bitwie tutaj. Doskonale. Dobra. Teraz tak, zobaczmy jeszcze raz ranking. Zobaczmy, weźmy roleplayowo też trochę i spróbujmy z fremenami podpisać umowę handlową. Okej, oni cenią sobie solarii, czyli dajmy w ramach zachęty dosłownie, nie wiem, 20. Czyli zarówno oni, jak i my będziemy mieli... to zmniejsza naszą władzę. Czy chcę solarii kosztem władzy? Wydaje mi się, że tak, że wciąż tak. Przyjęli ofertę. Okej, czyli mamy z nimi traktat, tylko tak, to będzie negatywnie rzutowało na naszą władzę. Ale wydaje mi się, że warto. Teraz tak, opracowaliśmy tą technologię, czyli możemy przypisać kolejną załogę podwójną do żniwiarki. Zróbmy to. Dzięki temu nasze szacowane wydobycie będzie wyższe. A więc możemy większą część przyprawy... A, to jest trochę na styk. Ale do tego czasu zbudujemy w sumie kolejną rafinerię w tym regionie, tak więc wydaje mi się, że powinno być ok. Syn Satana, pogubiłeś się, kim gramy? Atrydami. Zielonymi. Ok. Zajmijmy tą wioskę. Akurat nazbieraliśmy władzę, czyli dobrze się zgrało czasowo wszystko. Tu zapomniałbym, zgarnijmy solarii. 1500, kurde. Okej, nasze dochody nie są już takie małe. I możemy postawić pierwszy budynek, tylko tu jest też ważna strategiczna decyzja, bo mamy te kurde sloty. Czyli po pierwsze zobaczmy... Okej. Czyli szybsze badanie technologii z dziedziny gospodarki. Więcej solarii o 10%. Hegemonia za udziały w Hoam. Tak, tutaj później, jeżeli ma się masę solarii, to można kupować udziały w Hoam, czyli w tym konglomeracie handlowym. I to daje hegemonię, po prostu kupuje się hegemonię, czyli to było dobre. Obawiam się, że przemytnicy mogą pójść tą ścieżką. Czyli to by nie było dobre. Wojskowe. Czyli pierwsza to jest zniżka do technologii. Moc jednostek plus 2 jest niezłe. Pancerz jednostek plus 2 też jest niezłe. Szybsze technologie państwowe, więcej wpływów. Więcej nazbierać można. I pozycja w Landsradzie, produkcja plus 2. Który bonus chciałbym najpierw? Wydaje mi się, że postawimy dwa... w tej kategorii postawimy dwa budynki gospodarcze jako pierwsze. Żeby zyskać to. Czyli musimy ten slot zrobić.
Tak, wydaje mi się, że to będzie dobra decyzja. W tej chwili ekonomia najbardziej. Tak, najbardziej potrzebujemy wzmocnić ekonomię. Tylko pytanie, który budynek postawić jako pierwszy? Mamy tu centrum badawcze. Im szybciej, tym lepiej. Dużo, dużo, tak. W tej chwili generujemy 5 wiedzy, będziemy generować 8. O, i jeszcze 30% do tego. Alternatywnie szkolenie żniwiarzy. A, każdy budynek gospodarczy daje 5% więcej. Czyli dużo więcej przyprawy. Ale nie, to będzie lepsze. Zwłaszcza na początku centrum badawcze. Czyli wydaliśmy wszystkie nasze fundusze praktycznie. Ale wydaje mi się, że to jest dobra decyzja. Dobra, za chwilę zajmiemy to. Możemy chyba tempo na 2 włączyć. Okej, co mamy tutaj za terytorium? Wzgórza, Czai. Dobra siła wiatru. Czyli to by było dobre. Mamy czerwia. Szybka ewakuacja naszej żniwiarki. O! Okej, nie zdążyłem. Tak, czerw pożarł niestety naszą żniwiarkę. Czyli to spowolni wydobycie i straciliśmy też 100 punktów siły roboczej. Tak, załoga niestety zginęła, nikt nie przetrwał. Okej, czyli to jest pewne paskudne niedopatrzenie. Ja być może potem włączę automatyczne ściąganie tych żniwiarek w sumie. Ale dobra, kolejny region zajęty. I właśnie, siły ludzkiej potrzebujemy teraz na kurde milicję. Zwłaszcza, że tutaj atakować mogą Harkonneni. Dobra, dajmy standardową milicję. O kurde, nie mam Solarii. Okej, kurde, możemy mieć problem. Chyba zapędziłem się troszkę w trudną... Tak, ślepą uliczkę paskudną. Esmartwek! Utrata zbieraczy to duży problem, ale nie martw się. Będę pracować 2 razy ciężej, aby dostarczyć przyprawę twoim klientom, gdy będziesz zmagał się z trudnościami. Czyli nasz rywal usłyszał o tym, że nasza żniwiarka została pożarta przez Szajchu Luda. Okej. Dobra, musimy sprzedać, nie wiem, chyba pleton komuś. Może Fremeni wciąż chcą pleton? O! Harkonneni chcą pletonu. Dobra, sprzedajmy troszkę pletonu. Żeby mieć troszkę przynajmniej kurde funduszy, bo teraz nic nie możemy robić praktycznie. A, kurde, okej, to nie jest dużo, ale dobra. Okej, przyjęli ofertę. Dobra, mamy troszkę funduszy. Chwalnijmy tu kolejną milicję strzelecką. I teraz tak, okej, musimy tu postawić, nie wiem, czy mnie stać w tej chwili, cholera. Musimy tu walnąć nową rafinerię. A, 400, tak, nie mamy ogniw, nie mamy pletonu w tej chwili, cholera. Na minusie jesteśmy tylko dlatego, że nie wydobywamy przyprawy. Ale dobra, potrzebujemy ogniw, tak czy inaczej, i tu mamy źródło ogniw. Ale też nie mamy slotu, muszę wydać 100 pletonu. Ta gra jest naprawdę, jest fajna, nie jest skomplikowana, ale jakoś strasznie. To nie jest Victoria 2, ale kurde, trzeba kombinować. Dobra, fabryka ogniw paliwowych, muszę to postawić, tak czy inaczej. Kiedy tylko otrzymamy, tak, ta żniwiarka została pożarta, ale za chwilę otrzymamy nową. Minus jest taki, że bez załogi i jest oczywiście przerwa w wydobyciu. Z tego powodu. Okej, mamy nowego questa. Grupa słynnych rzeźbiarzy osiedliła się w naszym mieście, aby czerpać inspirację z krajobrazów Arrakis. Szukają patrona. 1000 solarii i otrzymamy hegemonię. Albo przejąć 2 wioski. Szkoda, że to się pojawiło dopiero po tym, kiedy przejęliśmy tą. Okej, kiedy ta żniwiarka nowa? Już powinna... tu jest... Okej, jak grałem ostatnio, nie wiem, miesiąc temu w to i... Okej, wcześniej się od razu pojawiały żniwiarki. Mamy problem w tej chwili. A kurde, to jest naprawdę paskudny problem. Zbadaliśmy interesujące miejsce, okej. Zniżka do kolejnej technologii.
do kontraktów ze sprzedawcami wody, które będzie niezłe i być może to opracujemy. Będziemy też badać te rzeczy, które dają nam zniżki. Okej, okay, kolejna rzecz. Jak tam Sicz? Jak tam fremeńska Sicz? Czy mamy z nimi już dobre relacje wymaksowane? 100 to jest chyba maksymalnie. I jaki oni dawali bonus? Więcej siły roboczej. Okej, tylko tu będziemy musieli oczywiście przypisać agenta, ale za chwilę otrzymamy nowego agenta, czyli to nie powinien być wielki problem. Ekonomia to jest w tej chwili wielki problem. Dobra, po pierwsze, zanim będziemy mogli zbudować rafinerię, tak czy inaczej musimy zbudować to. I wtedy, okej, chyba sprzedamy nasze polityczne wpływy, chyba nie mamy wyboru. A, zmienili to. Wcześniej się tak, wcześniej utrata żniwiarki przez czerwia to nie był wielki problem. Od razu się pojawiała nowa. Okej, w tej chwili już tego nie ma. Let's get to business. Esmartwek chce kupić pleton, ale nie mogę, bo kurde, pletonu też potrzebujemy do budowy nowej rafinerii. Odrzućmy to na razie. Okej, tak, to ulepszenie pałacu oczywiście. Chociaż nie, tu nam wiele nie da. Też jest koszt utrzymania. 20 solarii, 15 pletonu. Okej, musimy tak, wziąć się do roboty. Bardzo możliwe, że nie będziemy w stanie opłacić na czas podatku imperialnego. Okej, dobrze, bo obawiałem się, że rozgrywka może być zbyt banalna, że... ale nie będzie, okej, nie będzie łatwo. Ozdoba, dzięki za przedłużenie suba. 25 miesiąc aż. Wielkie dzięki. Dobra, ornitopter nic nie robi. Teraz tak, jeżeli wypatrzymy gdzieś tylko jakieś rozbite ornitoptery, to kurde, zbieramy... A nie, to da nam tymczasowy ornitopter, czyli to nie jest dobre. A, to jest też tymczasowy ornitopter. Dobra, pytanie, co badamy teraz? Jest terytorium przemytników, czyli Fremeni są po drugiej stronie planety, nie będziemy mieli z nimi dużo kontaktu. Kurde, zróbmy zwiatu Harkonnenów. Ja bym chciał widzieć, co się u nich dzieje. Wyślijmy ich tu. Wyślijmy ornitopter tu. Teraz tak, czy nasi agenci badają coś? Chwila, okej, dobra. Wróć. Niech ten ornitopter zbada to. Tu mamy rozbity prom. Zgarniemy solarii, tego potrzebujemy w tej chwili. Nowy agent, okej, gdzie go wysłać? Chyba wyślę go do Koam. Wydaje mi się, że wyślę go do Koam. Okej, po pierwsze to wyślę tego, bo nie wiem, czy to ma znaczenie. On ma cechy kupiec, nie wiem, czy to ma znaczenie. Czyli będzie odrobina więcej solarii i tego agenta... Inżynier, więcej pletonu. Też do Koam. W tej chwili potrzebujemy, kurde, solarii, naprawdę. Zwłaszcza po tej porażce z pożartą z żniwiarką. Okej, jest nowa żniwiarka. Dobra, jak najszybciej ją rozmieść. Niestety tylko jedną załogę mogę dać na tą chwilę. Dobra, zacznij wydobycie jak najszybciej. Czyli wtedy będziemy część odkładać oczywiście na podatek imperialny, część będziemy sprzedawać i wyjdziemy na plus chyba z solarii. Właśnie, to jest dobre pytanie, kurde. A nie wiem, czy to jest wykonalne, nie wiem, czy zdążymy nazbierać na podatek. Kurde. Jak giereczka, bardzo sympatyczna, bardzo fajna. Ale to wciąż early access. Ona będzie błyszczała w multiplayer, czyli poczekałbym... Być może na multiplayer. Okej. Dobra, weźmy na maksa, odkładajmy do silosu i w tym... Okej, czyli w ten sposób nazbieramy. Upewnijmy się, że zapłacimy ten imperialny podatek. To podbuduje naszą pozycję w Landsradzie. Co jako... Tak, jesteśmy Atrydami, czyli to jest dość istotne. I teraz tak, nasza armia jest daleko. Możemy być ponownie zaatakowani tutaj. Przez Fremenów i to dużo potężniejszy może być atak, czyli nie zdążymy zareagować na czas. Wyślijmy naszą armię z powrotem do stolicy w Arrakis. Okej, zbadano interesujące miejsce, świetnie. Okej, mamy fundusze, czy możemy postawić rafinerię? To naprawdę zwiększy dramatycznie nasze dochody. Wyjdziemy na plus, będziemy mogli dalej się rozwijać, stawiać kolejne budynki. Czyli chodźmy tu. Rafineria. Okej, możemy, doskonale. Mamy... A, tu nie potrzeba nawet solarii, tylko koszt utrzymania jest w solarii. Okej, dobra, rafineria, czyli będziemy mieli kolejną żniwiarkę. Doskonale. Teraz zasoby ludzkie by się przydały. Kurde, na te załogi.
i na milicję, bo nie mamy wymaksowanej milicji wszędzie, co też nie jest idealne. Czyli tu nam Fremeni, ci Fremeni by pomogli. Dobra, zacznijmy stawiać kolejne budynki i teraz, tak, starajmy się też wykorzystać te regionalne bonusy jednak. Czyli tu wykorzystujemy to. Zobaczmy, ile nam wygenerowało hegemonii te warsztaty. 190. Okej, nieźle. To cały czas z biegiem czasu daje nam hegemonię. Okej, mamy dość sporą przewagę. 3000 punktów. Przemytnicy mają 2000. Czyli nie jest być może nawet fatalnie. Okej, tu stawiamy rafinerię, czyli spoko. W tej prowincji nie mamy nic. I to by było dobre miejsce na ośrodek badawczy. Postawmy więc ten ośrodek badawczy. Postawmy troszkę na technologię. Tak, budujemy stosowne ulepszenie w stolicy. Czyli dajmy tu ośrodek badawczy. On da nam wiedzę. I tej wiedzy będzie troszkę więcej z racji tego, że mamy ten bonus. A, dwa moglibyśmy nawet postawić. Tylko jakie tu są koszty utrzymania tego? 5 solarii, 4 pletony. Okej, to nie jest koniec świata. Za chwilę solarii będziemy mieli masę. Poczekajmy tylko na kolejną rafinerię. Nawet chciałbym to. Tylko nie wiem, czy to jest wykonalne, żeby nazbierać 1000 solarii do upływu tego questa. Grishu, dzięki także za przedłużenie słowa czwarty miesiąc. Centrum rekrutacyjne, tak. To będzie kolejny budynek chyba po tym... Chyba tu, bo chyba nie mam... Chociaż tu. Okej, w tej prowincji. Tu nic. Wiatr jest słaby, czyli nie będzie oddzielacza wiatru. Tak więc centrum rekrutacyjne tutaj. Tak, potrzebujemy go. Jest kosztowne. 13 solarii utrzymania, ale warto. Okej, nowe kolegium Landsradu. Zobaczmy, co będzie. Deeskalacja zmniejsza poziom infiltracji wszystkich frakcji o 2. Okej, my nie prowadziliśmy infiltracji żadnej innej frakcji. Tylko pytanie, czy to są frakcje, czy to też są frakcje? Bo mamy infiltrację Arrakis na poziomie drugim oczywiście. Wydaje mi się, że tylko to, czyli to byłoby nawet dla nas dobre, ale to nie będzie chyba priorytetem. Prawo pracy. A, koszt utrzymania, jeżeli chodzi o siłę roboczą, większy, czyli to by zaszkodziło komuś, Harkonnenom chyba najbardziej. I kongres naukowy. A, masywna 50% zniżka do technologii wojskowych. Ja chyba nie wydam w ogóle wpływów na to głosowanie, bo nic nie jest jakoś specjalnie dobre. Zagłosuję chyba na prawo pracy, na tą frakcję, która jest na drugim miejscu, czyli chyba na przemytników. Tak, żeby im troszkę dokopać. To będzie chyba dobry plan. Okej, siecz 99%. Najazd. O kurde, tu jednak. Dobra, wróć. Mamy tylko dwie milicje. Okej, tu będziemy musieli dać więcej milicji, być może także wieżyczkę. Albo stacjonować w sposób ciągły jakieś wojska. Kurde, było. Tak, jeżeli nie Fremeni, to możemy być też atakowani przez Harkonnenów. Dobra, ornitopter nic nie robi i mamy kolejny rozbity prom. Okej, doskonale. Też tutaj zamiast zniżkę do technologii weźmiemy solarii. To jest dobra prowincja. Mamy rzadkie pierwiastki. Tu można zbudować warsztat rzemieślniczy, który pasywnie generuje masę solarii. A, to byłby dobry kolejny cel, ale coraz dalej od Arrakin. 4 milicje. Ale to by było dobre. Alternatywnie mur zaporowy, który jest specjalnym regionem, a więc... 500 hegemonii i niezły bonus. Kurde, ciężki wybór. To byłoby łatwiej zdobyć i mniej władzy potrzeba. A to by generowało masę solarii, też byłoby dobre. To mi się podoba, ta gra Tu nie ma oczywistych wyborów w tej grze. Dobra, ten ornitopter wykonał swoje zadanie. Dobra, ja chciałbym troszkę bardziej widzieć, śledzić ruchy przemytników, bo oni chyba wyrastają na najgroźniejszego rywala. Wyślijmy więc ornitopter tu. Okej, zajęli kolejne terytorium. Tymczasem
Okej, możemy stracić milicję, ale powinni utrzymać, zatrzymać Fremenów do czasu przybycia posiłku. Wydaje mi się, że powinno być okej. Dobra. Okej, nowa rafineria za chwilę będzie gotowa, doskonale. Teraz tak, Siege. Zaprzyjaźniliśmy się handlując pletonem, znaczy wodą za pleton z tą siczą i może stać się naszym sojusznikiem. Czyli nie będą już nas atakować, a także będziemy mieli więcej rekrutów. Ale musimy tu wysłać jednego agenta. Chyba tak zrobimy. Ja wciąż chcę generować więcej władzy, tak więc wyślemy ją, powiedzmy. A nie to tylko... Nie, tylko muszę dać do puli i teraz mogę dać ją tu. Muszę kontrolować ten region. Okej. Okay. Czyli to jest. Okej, okay, dobra, czyli to jest na przyszłość. Gdybyśmy zajęli to terytorium. Okej, okay, dobra, mur zaporowy. To jest kolejny argument za tym, żeby zająć mur zaporowy. Dobra, to jest nasz kolejny cel. Tam to poczeka. Tymczasem bitwa na wielkim bleku. Tak, milicję stracimy niestety, to jest strata też zasobów ludzkich oczywiście, co nie jest idealne. Zbadaliśmy rozbity prom, świetnie, zbierzmy zasoby. Okej, badajmy dalej to terytorium. Chcemy zbliżyć się do Harkonnenów trochę. Zobaczyć co oni knują. Dobra, powinniśmy wygrać. Nasze jednostki też nabywają doświadczenie. Które właśnie nie wiem gdzie jest pokazane. Wiem, że jednostki zdobywają doświadczenie, ale gdzie ono jest w interfejsie? Obecny poziom 2. To są te belki po prostu? Być może. Okej, okay, no, świetnie. Okej, okay, kolejna żniwiarka. Nie mamy załogi, ale rozmieść. I nasze wydobycie drastycznie powinno wzrosnąć. Zbliża się termin opłacenia podatku imperialnego, ale już powinniśmy zdążyć. Przerzućmy nasze siły tutaj, żeby się przygotowały do uderzenia na mur zaporowy. Okej, okay, budowy zakończone doskonale. Masywnie więcej wiedzy w tej chwili generujemy i mamy kolejną technologię. Czyli mamy to dowództwo naziemne. Okej, okay, będziemy mieli też więcej siły roboczej w tej chwili, bo koszt utrzymania będzie mniejszy. Dobra, pytanie, czy chcemy nową ojczyznę? Nie, okej, okay, wiem jak zrobimy. Poczekamy na kolegium Landsradu. Zagłosujemy odrobinę na to. A, to wszystkie frakcje mają. Wszystkie frakcje mają tą zniżkę. Okej, okay, to nie będziemy tego brać na priorytet. Okej, okay, wciąż mamy problemy z Solarii. Tu mamy zniżkę, ale to da nam... No, da odrobinę bonusu. Okej, okay, i będziemy potrzebowali zakładu przetwórczego, tak czy inaczej, ale nie od razu. Mamy za mało zasobów ludzkich, żeby zwiększyć załogi. Będziemy chcieli lądowiska, bo nasze terytorium robi się coraz bardziej rozległe. Ale nie, okej. Okay. Sieć wywiadowcza. Szybko to opracujemy. Będzie miało wymierne efekty i... Tak, pójdźmy też w to drzewko. Okej, okay, teraz zobaczmy jaka kalkulacja wydobycia przyprawy jest na tą chwilę. Powinna być całkiem niezła. Okej, okay, doskonale. I to bez pełnych załóg. Czyli teraz możemy nawet, pomimo tej bardzo długiej, paskudnej przerwy, zmniejszyć ilość, którą odkładamy do silosu. O, to mi się podoba. Sprzedajemy masę solarii w tej chwili Hoan. Dzięki czemu generujemy więcej solarii. Kontrakty wody lepiej, mam zniżkę. Woda na pozostałej planecie najważniejszy zasób. Tak, no tu wszystko jest dobre, cholera. Każda technologia jest ważna i pomocna. Teraz tak, okej. Okay. Przemytnice są tutaj.
Dobra, niech ten ornitopter zbada ślady tego obozu Fremenów. Chociaż nie, byśmy chcieli lokalizować kolejne sicze też. Dobra, ornitopter niech bada kolejne terytorium sąsiednie. O, oni zajmują to chyba, cholera. Łupią, plądrują. Okej, na pewno nie chcemy, żeby mur zaporowy opanowali, czyli chcemy to terytorium jak najszybciej opanować. Teraz tak, mamy władzę, mamy wodę. Dobra, nie ma co się czaić do ataku. Do ataku. Okej. Postawiliśmy też ten budynek. Dobra, pytanie, czy chcemy kolejny budynek gospodarczy. I też jest... Znaczy chcemy. Chcemy, żeby jak najszybciej zyskać ten bonus, czyli 10% więcej solarii. Ale na tą chwilę moglibyśmy dać tutaj jedynie szkolenie żniwiarzy, które jest takie sobie. Mamy tu lepsze rzeczy. Na przykład oddział Hoam. A, lepsza premia z wymiany przyprawy do Hoam, czyli więcej solarii tak naprawdę. Agenci generują także więcej. Zmniejszenie kosztu utrzymania w sąsiednich prowincjach. Masywne. Albo kadzie odzyskowe. Czyli odzyskiwanie wody z martwych ludzi tak naprawdę. Woda za każdy budynek w głównej bazie plus 5. Plus 50 hegemonii za każdą wioskę produkującą wodę. Maksymalne zaopatrzenie plus 25. Te byłyby lepsze, ale musielibyśmy opracować technologię konkretną. Kusi mnie, żeby pójść w lobbowanie gospodarcze w tej chwili. Czyli to by dało nam oddział Hoam. Sprzedajemy masę przyprawy właśnie Hoam. Czyli to była ta technologia. Która też daje nam bonus tutaj, czyli to niezła synergia by była. Okej, poczekajmy do końca tego. Teraz tak, mamy prawie 1000 solarii, czyli moglibyśmy być patronem tych rzeźbiarzy. I zyskać dość sporo. Decyzja. Ale to jest właśnie cecha dobrej gry strategicznej, nie? Jakby nie patrzeć. Dobra, teraz tak, zasoby ludzkie. Generujemy ich trochę więcej. Okej, za chwilę ich będziemy generować więcej, jak tylko opanujemy to terytorium i sprzymierzymy się z Siczą. Czyli to będzie chyba dobry plan. To powinniśmy zaatakować i wygrać. Głosowanie. Teraz tak, przypominam, że mamy tutaj głosy, zwykłe głosy i mamy wpływy. Głosy są darmowe. Je możemy wykorzystać tylko na głosowanie. Wpływy na inne rzeczy i możemy je magazynować na potem, że tak powiem. Tu nie ma nic takiego szalenie dobrego. A, to jest dla wszystkich frakcji. Kurde. To jest dla wszystkich frakcji. Czyli ja wykorzystam tutaj tylko te głosy, to 100 głosów, które mamy. Nie będę wykorzystywał wpływów. Wyrobię się z przyprawą? Według kalkulacji powinienem. Czyli tak, jak chciałbym zmniejszenia poziomu infiltracji, bo my nikogo nie infiltrujemy, ale możemy być infiltrowani. Czyli to jest chyba najlepsze dla nas. Popieramy to, dajemy 100 naszych głosów. Koszt utrzymania w sile roboczej. Kurde, nie, my potrzebujemy tego trochę. Czyli odrzuć. Może nawet zróbmy coś takiego. Dajmy tu pół na pół. To nie ma dużego znaczenia dla nas, bo to będzie dotyczyło też innych frakcji oczywiście, tak więc... zniżkę nie chcę, bo nie będziemy chyba badać. Skupiamy się chyba na ekonomii w tej chwili. Czyli głosujemy w ten sposób bez wykorzystywania wpływu. No, ale tak, nazbieramy je na potem. Potem może być jakieś ważniejsze głosowanie. Okej, jest technologia. Czyli będzie troszkę więcej wpływów i troszkę więcej solarii, jeżeli będziemy mieli odpowiednio rozmieszczonych agentów. Zobaczmy, co tutaj się odblokowuje. Manewry dyplomatyczne. Więcej agentów do Landsradu. Agenci przypisane do innych frakcji generują troszkę solarii. Albo logistyka szpiegowska. A, to by było warto szybko wziąć. Szybsza rekrutacja agentów. I prowadzi do delegacji Atrydów. Ale nie, lobbowanie gospodarcze.
To będzie nasz kolejny cel. Maniak, dzięki za suba przez Twitch Prime. Witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Dobra. Okej, tu troszkę oberwaliśmy, ale damy radę. Być może warto by było pójść jednak troszkę w technologie wojskowe. Zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania. Bo ja to troszkę ignoruję tak naprawdę, nie zależy mi na tym. Ale jeżeli inne frakcje przepchną kongres naukowy, to wtedy wykorzystamy to i pójdziemy w technologie wojskowe. Korwatan, także wielkie dzięki za przedłużenie suba. 7 miesiąc. Wielkie dzięki. I witam też generała Flaviusa. Dobra, mamy prawie 1000. Ja chyba kupię ten, znaczy zasponsoruję tych rzeźbiarzy. Okej, oblężenie. Brakuje nam troszkę władzy, ale dobrze zgrane w czasie. Za chwilę to się powinno tutaj pojawić. Dobra, walnijmy to. Masa Solari za tylko 200 hegemonii, ale wydaje mi się, że warto. A, chyba, że zdążył... A nie, nie zdążę podbić kolejnej wioski. Weźmy to. Jak tam sytuacja w tej chwili z punktacją? Dobra przewaga. Tu uzyskamy też, właśnie, dużo hegemonii. Ponieważ przypominam, że to mur zaporowy to region strategiczny, który daje 500 za posiadanie jego. Natomiast jeżeli, o ile go nie stracimy, to kolejne 500. Będziemy mieli tego naprawdę sporo. Też kolejna rzecz. W miarę eskalacji rozgrywki odblokowują się nowe... Nie, moce, że tak powiem. Czyli jeżeli frakcja przekroczy 5000 hegemonii, pojawiają się nowe mechaniki, jeżeli 10000 także. Czyli to nas niebawem czeka. Właśnie zobaczmy. Jeżeli my nazbieramy 5000 hegemonii, to będąc pod wpływem pozytywnej rezolucji, zyskujemy Solari plus 10%. O, a negatywna też nie jest zła, bo da nam plus 10% mocy jednostką. A, to będzie dobre. Czyli gra dyplomatyczna będzie jeszcze bardziej lukratywna, jeżeli dobrze pójdzie. Good info! Także wielkie dzięki za przedłużenie suba 5 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, możemy to zająć? Doskonale. I teraz tak, to będzie nasz kolejny cel. A, tylko teraz... Możemy być... Będziemy rozciągnięci jak cholera. Z północy mogą nas przyatakować przemytnicy. A tu Fremeni albo Harkoneni. Czyli być może czas na lądowiska, które zapewniają nam szybki transport. Tylko one są oczywiście kosztowne. Tak więc najpierw chyba ekonomię bym chciał zbudować. Czyli żeby to rozległe terytorium chronić, będziemy potrzebowali zasobów ludzkich oczywiście. Dobra, okej, jest nowa wioska. Mamy 5000, okej. Mamy 5000 hegemonii. A, czyli ten bonus automatycznie się odpada, bo mamy tutaj pozytywną rezolucję, która wciąż obowiązuje. Świetnie. Doskonale, to mi się podoba. Teraz tak, milicję potrzebujemy tutaj. Najlepiej to weteranów, tylko ona kosztuje, kurde, masę zasobów ludzkich i masę solarii. Dobra, jednostki wojskowe do Arrakis. Centrum naszego terytorium, tak żeby zareagować na czas, gdyby coś było nie tak. Okej, teraz tak, ja mam dużo zasobów, dużo siły roboczej, a mniej solarii, czyli walnijmy tu załogę. Dodaj załogę. O, opłaciliśmy na czas podatek imperialny, doskonale. I zobaczmy teraz, teraz chyba możemy to obniżyć nawet, bo mamy dwie żniwiarki. Uuu, okej, dobra. Czyli dużo, dużo więcej przyprawy będziemy... spieniężać u kupców schron. Okej, dobra, to... Uuu, 129! Okej, dobra. Coraz lepiej, jeżeli tu damy kolejne załogi, to będzie jeszcze lepiej. Okej, wykrywamy nowe złoże przyprawy, troszkę daleko. To jest w zasięgu... przemytników dość mocno. O, dobra! Właśnie, wyślijmy tutaj agenta. Teraz chyba mogę. Muszę kontrolować dany region. A, kurde, myślałem, że to jest na granicy. To dziwne. Czyli muszę obydwa regiony kontrolować? Hmm.
Chyba zmienili to w patchu. W poprzedniej wersji mógłbym. Znaczy to było. Tak, mógłbym sprzymierzyć się z tą siczą. Ale nie, najwyraźniej tutaj muszę kontrolować obydwie prowincje. Czyli musielibyśmy opanować tu. Chyba nie wiem, czy warto dla tego bonusu w tej chwili. Poczekamy chyba. To będzie lepsze, to da nam masę solarii. Okej, żołnierze docierają, niech się wyleczą, zanim dokonamy kolejnego ruchu. Tak czy inaczej musimy nazbierać sporo władzy. Okej, głosowanie za chwilę będzie, zobaczymy kto pójdzie. O, mamy zalety reputacji, okej, czyli to się aktywuje samo, doskonale. A, czekamy na technologię, żeby zainwestować w to, tak czy inaczej nie mamy solarii. I koniecznie musimy tutaj wzmocnić obronę, to jest strasznie wysunięte. Dajmy na początek milicję strzelecką i nazbierajmy na weteranów, tak naprawdę. Okej, zobaczmy jak zagłosowano. Czyli tak, deeskalacja nie przeszła. Pomimo tego, że ja tu dałem większość, znaczy sporo naszych głosów. Fremeni neutralnie byli przeciw, okej. Niewiele brakowało tak naprawdę. Prawo pracy odrzucone. No to nawet dobrze. Też głosowałem przeciw. I kongres naukowy przeszedł, czyli wszystkie frakcje będą miały zniżkę do technologii wojskowych. Harkonneni to przepchnęli głównie. Dobra, czyli po opracowaniu lobowania gospodarczego opracujemy jakieś technologie wojskowe, tak żeby wykorzystać te sprzyjające okoliczności teraz, tą zniżkę. Dobra, czyli z działaniami wojskowymi czekamy, bo tak czy inaczej nie mamy władzy. A, tu też nie mamy milicji, cholera, racja, straciliśmy jedną. Czyli wciąż potrzebuję solarii. Dobra, kolejną siłę roboczą dam chyba... Tak, kolejną siłę roboczą dam na załogę. Bo dzięki temu będziemy mieli więcej solarii, a dzięki więcej solarii możemy zbudować kolejne biuro rekrutacyjne. Czyli to będzie chyba dobry ruch. Burza piaskowa, które są... Tak, burze piaskowe są mordercze na tej planecie. Czyli gdybym miał tu jednostki wojskowe, to chyba by były zniszczone natychmiast. O ile się nie mylę. A tak, burza piaskowa. Okej, otrzymują obrażenia najpierw. Czyli muszą być schronione w wioskach. Natomiast ta wioska technicznie jest bezpieczna na tą chwilę. Dobra, ornitoptery nie mają nic do roboty. Okej, zbierajmy z tego promu... tak, zbierzmy solari. Ten ornitopter... dobra, zobaczmy tutaj, czy tu nie ma przypadkiem przemytników, ale wątpię. O, patrzcie, mamy z tymi fremenami dobre stosunki. I oni ruszają z tej siczy, aby zaatakować... przemytników, naszych rywali. Doskonale. Gdyby zdołali wyzwolić tą wioskę, to by było super. Bo my będziemy chcieli też potencjalnie opanować to. Okej, burza piaskowa przechodzi przez nasze terytorium. Nasze jednostki powinny być bezpieczne tutaj przy Arrakin. Czyli nie powinno być problemu. Okej, technologia opracowana, doskonale. Czyli możemy postawić ten nowy budynek, znaczy nowe ulepszenie ekonomiczne w Arrakin. I teraz tak, mamy zniżkę do technologii wojskowych, tak więc idziemy... Weźmy to. Moc naszych jednostek na naszym terytorium plus 20. Bronimy się w tej chwili. Rozciągamy się, szybka ekspansja i bronimy się raczej. Tak więc to będzie idealne. Szybsze szkolenie milicji to ma znaczenie. Szybkość szkolenia milicji często ma znaczenie. Bo czasami można zdążyć zrekrutować milicję, widząc nadchodzący najazd. I bateria rakietowa będzie bardziej skuteczna. Za chwilę zaczniemy je stawiać. Czyli weźmy nową ojczyznę dla rodu Atrydów. Zbadamy interesujące miejsce. Ok, czyli to jest więcej solarii. I teraz tak, pytanie, czy możemy już to postawić. Czyli to będzie nie tylko bonus tego budynku, tego oddziału Hoam, ale też to. Się aktywuje, czyli banki ubezpieczeniowe. 10% więcej solarii. Ok, 1500 potrzebujemy, a także 500 pletonu. Zobaczmy, czy jakaś frakcja, najsłabsza idealnie. Harkonneni.
Czy kupi on nas pleton? Okej, nie mają zbyt dużo nie mają zbyt dużo solarii. How is Arrakis treating you? Okej, nie cenią sobie pletonu niestety. Dobra, Harkonnenom w takim razie. Nie chcę pomagać przemytnikom. Tak więc... Zobaczmy, czy to w ogóle warto. Nie, odpada. Burza piaskowa niszczy mi budynek? Nie niszczy. Tu budynek się buduje. A właśnie, co to jest za pasek postępu? A, był uszkodzony. A, uszkadza jednak budynek. Okej, wcześniej tego nie było. O, okej, to jest kolejna zmiana w patchu, bo nie zauważyłem tego wcześniej. Faktycznie uszkodziło budynek. Okej. To coś nowego. Dobra, ten ornitopter nie ma nic do roboty. Zobaczmy, wlećmy na terytorium Harkonnenów, zobaczmy jak to wygląda. A, i kurde, agenci nic nie robią w tej chwili. Czy mamy jakieś potencjalne miejsce do zbadania? To da nam dane, co nawet byłoby użyteczne. I nic innego w tej chwili chyba nie ma. Tu byłyby ślady Fremenów. A weźmy to, być może wykryjemy kolejną sicz jakoś blisko. Bo byliśmy atakowani tutaj. Tu gdzieś też musi być sicz. O, okej, Harkonneni wracają. Dobra. Przygotowujemy się powoli do opanowania tej wioski, ale żeby... przy okazji troszkę z niej zatrzymać Harkonnenów, to wyślijmy tutaj nasze siły. Zainterweniujemy i... tak, wyzwolimy tą wioskę, jeżeli oni ją, powiedzmy, opanują. Pożyczki od Hoam. O, za 200 wpływów moglibyśmy 1000 solarii zdobyć, co byłoby niezłe. Albo opanować nową prowincję, gdzie można wydobywać przyprawę. Troszkę niewykonalne. Tu jest prowincja z przyprawą, która byłaby dobra, a troszkę daleko. Jeden agent nie jest nigdzie przypisany. A, racja! Bo nie mogłem dać do siczy. Tak. Do Hoam dajmy. Dobra. Okej, przerwa, moi drodzy. Czyli zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Mamy dobrą przewagę. Ale tak, 1000 punktów mamy za 2 strategiczne regiony, czyli moglibyśmy to odjąć. Wtedy nasza przewaga nie wygląda tak różowo. I też sztuczna inteligencja w tej grze jest taka, że... tak, czasami potrafią wspólnie działać, może nie bezpośrednio, ale wspólnie działać, żeby tego pierwszego z podium obalić. To więc może nie być łatwo. Krótka przerwa, zapraszam za parę minut i nie wiem, napiszcie jakie wasze wrażenia na temat tego tytułu. Mi się wydaje naprawdę całkiem spoko, całkiem sympatyczny. Ale dobra, krótka przerwa.